Matką Wleśnej Śmierci Chrystusa. Zapraszam. Jest na świecie gród umiłowany, gród, za którym serce rwie, gród pamięci naszej znany. Otoczył żadnym szary cień,
więc żegnaj, Luba, choć serce łkało. Spędzimy w lewo w ulicę Jono Basanavičiusa. Jono Basanavičius to był główny sygnatariusz aktu niepodległości Litwy z lutego 1918 roku. Lekarz z zawodu przełomu XIX-XX wieku, znany wtedy społecznik, no a do tego nacjonalista litewski. A jak przed wojną się ta ulica? Przed wojną ta ulica nazywała się Wielka Popularka. Tu zbierała się młodzież w istniejących wtedy lokalach, tu umawiała na randki, tu przybywała do Teatru Polskiego. Po lewej przed nami, z tą podwójną kolumnadą, ten taki monumentalny budynek, to siedziba przedwojennych kolei państwowych, teraz kolei litewskich. Na górze jest nawet napis Lietuvos geležinkeliai. A po prawej już wyłaniający się samodzielny budynek to właśnie ten przedwojenny Teatr Polski, w którym występował Osterwa ze swoją redutą. Tu występowali liczni soliści, artyści scen polskich. Za chwilę, gdy będziemy na szczycie ulicy, proszę popatrzeć w prawo. Wyłaniać się tam będzie przepiękna bryła cerkwi, tak zwana cerkiew Romanowów. Piękne kopuły malowane na zielono, przy tym pilastry, płaskorzeźby. To wszystko właśnie zostało stworzone w trakcie jej budowy, a zakończona była przed wybuchem I wojny światowej. Mówi się cerkiew Romanowów dlatego, że ta dynastia w 300-lecie swego istnienia postanowiła na terenie ówczesnej Rosji carskiej postawić 300 cerkwi. I ta jest właśnie jedną z nich i zachowała się do dzisiaj. Najsłodszy, jak miłości pierwszej wiek, a im starszy, tem jest młodszy, taki walczyk burzy krew. To marzenie i tęsknota, stare wino, młody śmiech. Walczyk nęci, jak pieszczota, walczyk kusi nas jak krew.